Przyjmij Boże, coś Wam powiem. Dzisiejsza Ewangelia dowodzi, że ludzie boją się Boga, który jest miłością, który jest przyjacielem. Tak mocno przywiązani są do swoich stanowisk, czy też posiadanych dóbr, że zioną nienawiścią do tego, który wychodzi chronić najmniejszych. Ale ktoś powie, przecież opisana jest dzisiaj zbrodnia. Gdzie był Bóg, że pozwolił na taką morderczą śmierć tylu niewinnych ludzi? W tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj. Odsunięty jest od ludzkich decyzji. Pomijany, kiedy człowiek martwi się o życie karpia na wigilijnym stole, o życie ptaszków i piesków w Sylwestra, jednocześnie strzelając fajerwerkami. Gdy jedną ręką przekazuje datek na cele charytatywne, a drugą ręką podpisuje się za aborcją. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Bóg działa z tymi, którzy mu ufają i pozwalają się prowadzić. Józef kolejny raz poddał się działaniu Boga i posłuchał go, by uciec do Egiptu. To oznacza, że jego wola przyjęła Bożą wolę i z nią współpracuje. Przecież jeżeli nie ma czyjejś zgody na to, by Bóg był jego przewodnikiem i panem, to jakie prawo ma Bóg, by decydować za człowieka? Tak niewiele brakowało, żeby dziecię Jezu znalazło się w bardzo poważnym zagrożeniu ze strony człowieka, który był zamknięty na Słowo Boże, a przez to był zazdrosny, władczy i zdolny do okrucieństwa. I tu wcale nie chodzi, że Bóg musi wykorzystywać jakieś nadzwyczajne działania. Czasem wystarczy człowiek, który wchodzi w świetle łaski i otwarty jest na natchnienia Boga. I wtedy to człowiek jest zdolny do niemożliwych po ludzku rzeczy. Każdy z nas może tak samo żyć na miarę naszego powołania. Jednak czy człowiek nie ucieka dziś od tego, co go przerasta? Wiara dla wielu jest ponad ludzkie siły. Dla innych będzie to rodzina albo praca i one stają się utrapieniem, którego nie potrafią ludzie udźwignąć. Wtedy ucieka się w tematy, które dają pozorne wytchnienie. Przed rodziną ucieka się w pracę, przed pracą w alkohol, przed Bogiem w nicość. A wystarczy podejść do konfrontacji z problemem na poziomie naszej wiary. Stanąć przed Bogiem i zaufać, choć będzie to pójście w nieznane obszary. Na pewno nie będzie gorzej niż to, do czego sami doprowadzamy swoimi działaniami. Dzięki Bogu mamy szansę na wyjście z tego, co dla nas jest bolesne i nie pozwala nam doświadczyć nadziei i miłości. Stephen King napisał, życie to coś więcej niż tylko ucieczka przed bólem. Wiara w Boga angażuje nasze życie. Ona sprawia, że my podnosimy się, stajemy się wrażliwsi na sprawy, które dzieją się wokół nas. Często przez te wszystkie wydarzenia Bóg do nas mówi, co mamy zrobić. Jak mówił nam papież Benedykt, Syn Boży, odwieczne Słowo, stał się dzieckiem, aby Bóg był dla nas dostępny. W ten sposób On nas uczy, jak kochać małych, jak kochać słabych, jak szanować dzieci. Nawet więcej, On uczy kochać nam samych siebie i uczy nas spoglądać na siebie zupełnie inaczej. Tym wszystkim właśnie jest święty Józef dla nas takim jasnym świadectwem zdecydowanej odpowiedzi wobec Bożego wezwania. I kiedy przychodzi nam podejmować decyzje w trudnych momentach naszego życia, zgodnie z wiarą, robimy dosłownie to, co Józef, który wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Właśnie wiara często jest drogą prowadzącą w nieznane, ale bezpieczne miejsce. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.